Podcast na Froncie. Rozmawiamy o nowoczesnym frontendzie i jego architekturze. Podcast wspiera Ksebia, firma IT, tworzona przez ekspertów dla ekspertów. Zapraszamy do odsłuchania kolejnego odcinka podcastu na Froncie. Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu na Froncie, gdzie rozmawiać będą. Marcin Milewicz i Szymon Pawlak. Marcin. Po 20 odcinkach doczekaliśmy się, a mianowicie dzisiaj porozmawiamy w końcu o tym, kim jest frontend e, architekt. Architekt frontendowy po polsku będzie nam łatwiej, ale jak zwykle, zanim przejdziemy do tego odcinka, do meritum tego odcinka, porozmawiajmy sobie o tym, co ostatnio słuchaliśmy, co ostatnio czytaliśmy. Zazwyczaj ciebie proszę, żebyś zaczął, a dzisiaj ja zacznę. Ostatnio przeczytałem książkę znowu nietechniczna. Trochę opuszczam się w, w poszerzaniu technicznych umiejętności i wiedzy, ale te książki też są ważne. Jaka to książka, a mianowicie The Man Who Mistook His Wife for a Hat? Bardzo ciekawy tytuł. A autorem książki jest Oliver Sacks. Książka napisana przez neurologa, który opisuje historię ludzi. W jaki sposób zmiany neurologiczne mogą wpływać na, na ich zachowanie, na to jak spostrzegają świat, na to jak funkcjonują. Tutaj są rzeczy, o których naprawdę w życiu nie zdawają sobie sprawy, że w taki sposób nasz mózg może działać. Z jednej strony, jest to naprawdę nie chcę powiedzieć przerażające, ale świadomość, że takie rzeczy mogą się dziać, jest naprawdę ciężka. Ale z drugiej strony pokazane są tutaj historie, gdzie nawet przy takich degeneracjach mózgu, nasz mózg jest na tyle neuroplastyczny, że jest w stanie sobie z tym poradzić. W dużej mierze zależy to od naszej po prostu woli i chęci. E, może nie w dużej mierze to by było uwypuklenie, ale że jesteśmy w stanie na to wpłynąć. Bardzo ciekawa książka, polecam, bo naprawdę warto. Marcin, a ty masz się czym podzielić? Tak, też nietechniczną rzeczą, chociaż ostatnio technicznie nic nie czytam, ale coś tam robię, a co robię, no wiadomo, no spoglądam świat AI, jak pewnie większość ludzi, no i może w którymś odcinku nawet coś będę mógł polecić, ale na razie się wstrzymuję z takimi polecenia, poleceniami odnośnie rzeczy z, do AI, do e, jakichś materiałów e, wiedzowych, a mogę coś innego polecić. Zupełnie z innego podwórka, a mianowicie y, dla osób aktywnych. Książka Maraton Zaawansowany autorstwa Fitzinger Douglas. Książka dla wszystkich tych, którzy lubią biegać, zrobili gdzieś tam swój pierwszy maraton. Chociaż właściwie nawet nie. Może dla tych, co chcieliby zrobić maraton. Książka nazywa się Maraton Zaawansowany, bo są w niej tam przykładowe plany, powiedzmy, zaawansowane. Ale wszelkie inne informacje, taka teoria, która jest niezwykle istotna przy takim biegu, żeby to przebiec bezpiecznie, bezbólowo, bezkontuzyjnie i w miarę z klasą, to znaczy tak, żeby nie umrzeć po drodze. Myślę, że takie informacje w tej książce każdy znajdzie dla siebie. Bardzo ciekawa, bardzo, bardzo tak napisana z punktu naukowego. Więc, no cóż. Kto się interesuje bieganiem, kto coś tam biega, spogląda w przyszłość, żeby przebiec jakiś maraton, albo chce poprawić swoje czasy, polecam każdemu. Spodobało mi się to, żeby przeżyć. To, 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 jest, to jest fajny punkt. Jak najbardziej polecamy, polecamy, ale teraz przejdźmy do meritum. No i Marcin, ja bym chciał Ci zaproponować pewną tutaj narrację, a taką. Że spotykamy się, bo w ogóle jak te podcasty powstały. Pod, powstały w ten sposób, że spotykaliśmy się, rozmawialiśmy przy kawie, rozmawialiśmy ze znajomymi. E, w koło były takie głosy słyszane, fajne by, by, fajnie by było to nagrać, żeby inni też usłyszeli. Ja bym chciał do tego wrócić, Marcin. Siadamy sobie przy kawce wspólnie i rzucamy temat, kto to jest dla nas architekt frontendowy, co ty na to. I rozmawiamy. Spróbujemy. Otóż to. Otóż to, więc wracamy do początków, jak powstał cały ten podcast i porozmawiajmy sobie, kto to jest architekt frontendowy. Ogromny temat. Na pewno go nie wyczerpiemy, ale spróbujmy w sposób ciekawy zacząć. Więc od czego byśmy, Marcin, zaczęli? Może spróbujmy sobie najpierw powiedzieć, zanim przejdziemy do tego, co na przykład Frontend end architekt powinien y, potrafić, jaki taki skillset powinien posiadać. Spróbuję sobie odpowiedzieć na pytanie, po co, po co właściwie mówimy o takiej roli i z czego ona wynikła, bo no, kiedyś nie było takiej roli. Kiedyś w ogóle w IT, w, w branży wytwarzania oprogramowania nie było dużo ról, które są obecnie, no ale coś się wydarzyło, że nagle poszczególne role zaczęły... Y, Grać tutaj coraz ważniejsze, ważniejsz, ważniejszą swoją rolę, grać pierwsze skrzypce w niektórych przypadkach. I tak właśnie z frontend architektem pewnie coś takiego możemy znaleźć. No i ja widzę coś takiego. Otóż tak, mamy taki przykładowy, przykładowy scenariusz. Startujemy nowy projekt. A właściwie jeszcze nie wiemy, co to będzie za projekt. Wiemy, że mamy jakiś tam zleceniodawcę, klienta, nie wiem. Program menadżera, który chce coś, chce coś stworzyć i mają jakąś wizję. I powiedzmy, są już tam wymagania, wiadomo, nie wiem, znaczy te osoby, które chcą stworzyć, może już wiedzą, dla kogo ma być ten produkt, co ma realizować. Nie wiedzą jeszcze, jak to mo może być technicznie zrobione, i próbujemy tutaj rozmawiać o tym. No i oczywiście, tutaj, pierwsze co, no to e, pojawia nam się na myśl taka rola jak solution architekt, który będzie tutaj cały ten system ogarniał, proponował e, dane rozwiązania, jak do tego podejść. No i już po takiej powiedzmy pracy solution architekta, który się tutaj skupi na projektowaniu całego, całych poziomów w architektury, tutaj podejdzie do, nie wiem, modelem C4 do tego i na poszczególnych tych etapach będzie mógł to zaadresować, no to cały czas jednak tutaj się przejawia taka narracja, że ten solution architekt się zajmuje w dużej mierze częścią backendową tak? oraz infrastrukturalną. No i frontend tam gdzieś zawsze sobie istniał, że ok, zrobimy jakiś ten frontend i jakoś to będzie. No i ok, no i w... kiedy czasy się zmieniały i coraz bardziej te, ten frontend był... Taki większy, bardziej skomplikowany, bardziej znaczący oraz bardziej przesiąknięty logiką biznesową, czyli coraz więcej rzeczy już było przeniesione z logiki biznesowej na frontend, albo nawet nie tyle przeniesione całkowicie, co frontend musiał być tego świadomy, a nie tylko nieświadomie wyświetlał dane, no to potrzebowaliśmy takiej jakby roli osoby, która Zacznie, zacznie, postawi projekt, zrobi to, zacznie to tak, żeby później cały zespół mógł dobrze, mógł, mógł dobrze w, rozwijać to oprogramowanie. I najczęściej, nie wiem, albo nie było takiej osoby, yy, która by miała z frontendu, która by miała, powiedzmy, jakąś taką większą wiedzę, taką wie holistyczną na temat całego systemu, jakby, jakby ten frontend miał być umiejscowiony w całym tym systemie. Nie było takiej osoby, która by mogła się troszeczkę, po, która by mogła ponegocjować, porozmawiać na temat takich driverów architektonicznych z klientem czy z stakeholder, stakeholderami. To nie tylko stakeholderzy mogą być od strony klienta. No i tutaj pojawiło się takie hasło, frontend architect, czyli osoba, która de facto realizuje podobne rzeczy jak solution architect, ale tylko i wyłącznie do... Zajmuje się tutaj frontendem, albo inaczej, umiejscowieniem tego frontendu w jakiejś przestrzeni systemu informatycznego. Co ty, Szymon, na to, na to? Tak, super, super, zacząłeś w sensie. Kto to jest i po co jest, co nie? Od tego sobie tutaj fajnie wyjść i zgadzam się praktycznie ze wszystkim, co powiedziałeś. Oczywiście są rzeczy, które będziemy rozwijać, a mianowicie. E... Teraz frontend developer już nie tylko musi umieć frontend, tak? Jesteśmy w czasach, gdzie ten frontend zagrabia już backend też w jakimś tam stopniu, ale to sobie też o tym porozmawiamy, o tej jakiejś odpowiedzialności. A druga rzecz jest taka, wspomniałeś o tym, że mamy kick projektu, to tutaj bym odniósł też do odcinka, który odniósłbym was, drodzy słuchacze, do odcinka, którego też, który też nagraliśmy, o tym jak startować projekty greenfieldowe, brownfieldowe. Szczerze polecam, bo tam też możecie fajnej kawał jedzy usłyszeć. I wracając, tak, czyli frontend na początku... To, to, to w ogóle nie był frontend. Znowu, no musimy to powtórzyć, to był jakiś tam, nie wiem, PHP, coś tam, .NET, tak? I to wszystko robiło na raz i tam ktoś się znał na CSS-ie. Później troszkę to wyewoluowało w tą stronę, że no to robimy jakieś krudy na frontendzie, tak? Aha, czyli my na backendzie wam wszystko wystawimy, wy sobie tam to pobierzcie i wyświetlicie w gridzie. Prosta sprawa, co nie? Dobra, robimy ale kawałek po kawałku ten frontend przerzucany został na stronę klienta. Coraz większe moce obliczeniowe naszych pc PC-ów, przeglądarki coraz lepiej implementujące propołzale javascriptowe i jesteśmy w stanie zrobić o wiele ciekawsze rzeczy, a nieżeli to, co ja lubię powtarzać, te nasze śniegi w javascriptie bądź jakieś inne śmieszne błyskawice, które się pojawiały. No i zaczęliśmy to robić, tak? No i super, powstała... Tutaj narracja, a mianowicie znaczy, nie narracja, ale podejście komponentowe. Czyli bierzemy sobie komponenciki, one ze sobą jakoś tam gadają. Tutaj bardzo ważna annotacja, jakoś tam gadają. To, to, to trzeba będzie zaadresować na 100%, jak będziemy rozmawiać o architekturze frontendowej. No i to tada, mamy frontend. Pobiera dane, komponenciki gadają, wyświetlamy. No ale, no właśnie, w pewnym momencie widzimy, że to gadanie komponencików zaczyna być naprawdę. Problematyczne. Dane się mutują. Nie wiemy skąd co przychodzi. Nie wiemy, dlaczego mamy memory leaky. Nie wiemy, dlaczego to, co miało fajnie funkcjonować, zaczyna być bardzo problematyczne do debagowania. Nie wiemy w sumie, dlaczego wybraliśmy dany framework. Nie wiemy też, albo inaczej, może naczytaliśmy się coś na temat Clean Architecture, czy tego podejścia, że w sumie framework to jest szczegół, więc a, zrobimy naszą aplikację frontendową, wybierzemy jakiś tam framework, ale to jest szczegół, będziemy mogli go zmienić. No niestety, to, 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 to tak nie działa. My się żenimy z frameworkiem w większym bądź mniejszym stopniu, ale się żenimy. No i właśnie. I widzimy, są problemy. Widzimy, są problemy i tutaj jest potrzebna osoba, która będzie potrafiła zaadresować te problemy. A najlepiej, żeby się sparzyła parę razy w implementacji a właśnie w podobnych rozwiązań. I żeby wiedziała i miała świadomość, jak do tego podejść. Po prostu tak. To, 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 rozszerzając to, 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 co Ty, Marcin, powiedziałeś. Nie umiem dzisiaj mówić, przepraszam bardzo, może się później poprawię. Tak, jak najbardziej, tak jak, jak najbardziej. Tutaj też warto spojrzeć na taki aspekt. Zaczynamy jakiś projekt i już załóżmy, mamy te wymagania biznesowe. Rozpisane są przez y, analityka biznesowego, y, czy nawet, nie, czy nawet nie, czy po prostu przez klienta i deweloper musi te wymagania sobie jakoś tam y, bardziej, bardziej doszczegółowić sam, ale powiedzmy już, klient, stakeholder wie, co chce zrobić, tak? I ruszamy z, ze sprintem. No i jest zespół skramowy, frontendowcy tam są i mają implementować. No i teraz tak, zaraz, zaraz, ale Pojawiają się teraz takie pytania, okej, okay, my wiemy, że tu mamy, z, nie wiem, za, zrobić jakiś tam, nie wiem, dashboard, ale tak właściwie, jaki my framework mamy wybrać do tego? No i tam zazwyczaj się wybiera to, co, co tam team potrafi, tak? Ale pytanie, czy to jest czy to jest optymalne? Chodzi mi tutaj o to, bo tutaj dużo takich przykładów może być, chodzi mi o to, że przechodzimy często, a, a przynajmniej, no może dobra, nie przechodzimy, ale kiedyś zaczęliśmy przechodzić, jeżeli mieliśmy już wymagania biznesowe, no to to ten development wyglądał tak, że od tych wymagań biznesowych robimy szybko frontend, ale nie zastanawiamy się nad wieloma takimi kluczowymi aspektami, jak na przykład wymagania funkcjonalne, jak atrybuty jakościowe, jak yy, różne problemy, które mogą yy, się pojawić i trzeba szybko podjąć decyzję, i brakowało takich osób. Ogólnie ja to zawsze architekturę, jakkolwiek byśmy nie mówili, to zawsze nazwę architekturę taką e, zbiorem decyzji, a właściwie funkc funkcją określającą ten zbiór decyzji. No i żeby mieć po prostu architekturę, no to trzeba te decyzje e, podjąć. Więc jeszcze zanim zaczniemy tego skrama i zaczniemy, zaczniemy robić wymagania funkcjonalne, tutaj potrzebujemy osoby, która. Podejmie, te podejmie jakiś zbiór decyzji. No oczywiście, w zależności od tego, czy projekt będzie bardziej skomplikowany, czy mniej skomplikowany, to tych decyzji nie wiem. Może być kilka, ale tych decyzji może być ogrom. I tutaj też pojawia się e, zapytanie: kto będzie to umiał tak zrównoważyć i zadecyduje, jak dużo czasu poświęcić na opracowanie tych decyzji, żeby to się w ogóle opłaciło w przyszłości? Bo oczywiście możemy, nie wiem, założyć, że o nie wiem, poświęcamy dwa miesiące na planowanie super projektu, ale co, jak się okaże, że to nie jest warte, bo sam projekt na przykład jest do zrobienia w miesiąc, nie cały, tak? No to nie będziemy go planować dwa miesiące, bo to jest bez sensu. I to także będzie tutaj funkcja tej magicznej osoby, tej osoby, którą nagle zaczęliśmy nazywać frontend architektem. Osoby, która weźmie decyzję i e, podejmie. Oraz weźmie za nie odpowiedzialność. Tak jest. I tutaj taka osoba, moim zdaniem, powinna zadawać cały czas pytania, czyli zebrać jak największy, jak najbardziej wartościowy input do tego, żeby móc, no właśnie to, co zacząłeś mówić czyli wymagania funkcjonalne, niefunkcjonalne. Takie rzeczy jak czas, kiedy mamy to dowieść, czy to jest określone, niedookreślone, jak wyglądają zespoły, tego jest multum. Na pewno nie wymienimy tego wszystkiego, bo was tutaj zanudzimy, a ja już w tym momencie bym odesłał do bardzo fajnej mapy, którą stworzył, no polecę, czemu nie, droga nowoczesnego architekta to jest kurs, gdzie, no właśnie, jak tytuł mówi, stajemy się architektami i to, co ja lubię, do czego ja lubię wracać, to jest, żeby nie było, ja tego kursu nie zrobiłem, więc też go nie mogę polecić, ale rzecz, którą tutaj udostępnia, udostępniałem autorzy, to jest mapa architektoniczna, tak, architektury, jeżeli to można tak nazwać. Może jakoś się uda do odcinka to dokleić, tak, bo to jest coś, co... Bezpłatnie jest od nich dawane, i tutaj mamy pełno właśnie takich basworców wokół architektury. I ja z całego serca polecam spojrzeć na to i samego siebie zapytać: co ja kojarzę, a czego ja w ogóle nie mam pojęcia, z czym to się je? Bo to nie jest tak, że my to wszystko musimy znać w stopniu eksperckim. Prawda, Marcin? To też rozmawialiśmy na temat tego odcinka, jak mamy być wyspecjalizowani mocno. tak? Tutaj jest kwestia tego, z mojej perspektywy, żeby znać plusy i minusy danych podejść. Tak? Czyli ja nie będę ekspertem w implementacji mikroserwisów na przykład, ale ja mam pojęcie, z jakimi to się wiąże trade-offami, co my zyskujemy, a co tracimy. Kiedy te rozwiązania generycznie mają sens, tak? a kiedy one stają się jakąś przeszkodą? Ehm, idąc dalej, na przykład jakiś shift left approach, a tutaj możemy pod to podpiąć i znowu buzzwords, tak jakieś, e wszyscy o tym słyszeli, continuous delivery. Ciekaw jestem, w którym poje projekcie tak naprawdę jest to zaimplementowane. Tutaj możecie się pochwalić, jeżeli macie prawdziwe continuous delivery. I do czego zmierzam? Czy continuous delivery zawsze jest dobre? Tak? Czy zawsze będzie dobre? No, bo wszystko, co teraz będziemy na ten temat czytać, mówi: no jasne, świetne jest, dostajemy feedback natychmiastowo. Mm, możemy z tym coś zrobić, możemy się nauczyć, etc. Jakby nie będę tutaj już też wymawiał, nie będę opisywał wszystkich plusów, minusów. Ale właśnie, to też jest kwestia czy nasz team jest na tyle dojrzały, żeby móc mieć continuous delivery? Tak? To jest znajomość naszych ludzi, ich mocnych stron i ich słabych stron też. Czyli chciałbym przedstawić tą perspektywę, która jest bardzo holistyczna, czyli tak rozmawiamy z klientem, klient nam mówi: chcemy mieć taką aplikację ma bazować na tym e, chcemy żeby to było dowiedzione w nie wiem w takim koszcie czyli mamy na przykład time material jeżeli chodzi o opłacanie albo fix price a cokolwiek to też są istotne elementy które powinniśmy wziąć pod uwagę przy planowaniu wdrożeniu jakiegoś systemu a z drugiej strony mamy właśnie nasz zespół i my, z, my powinniśmy znać nasz zespół albo go będziemy formułować formować tak czyli mm, z, 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 Będziemy widzieć, że tutaj jest ogromna potrzeba tego, żeby wdrożyć jakąś funkcjonalność, bo system będzie na tyle skomplikowany, że już od początku widzimy, że okej, okay, tutaj nada się podejście DDD, bo to jest bardzo skomplikowane. To jest bardzo skomplikowane i my ze wszystkimi stakeholderami i osobami, które są zaangażowane, pogubimy się w tym wszystkim. My od początku musimy forsować takie podejście domenowe, żeby to ogarnąć. No i co? potrzebujemy mieć na pokładzie ludzi, którzy wiedzą co to jest DDD. My nie mamy, znaczy inaczej, możemy, tak? To wszystko też zależy od środowiska, w którym będziemy, ale możemy nauczyć te osoby, możemy przedstawić, możemy wdrożyć cokolwiek, ale to są kolejne założenia, które musimy wdrożyć w dany projekt i je forsować, tak? Bardzo się rozgadałem, dużo bazworców powiedziałem, ale wydaje mi się, że taki ogląd tego w jaki sposób powinniśmy funkcjonować, to przekazałem. Czyli znajomość podejść najlepiej, żebyśmy się sparzyli naprawdę. I to mówię. Bazując na własnym doświadczeniu, Sparzmy się na rzecz. No najlepiej na rzeczach, które robimy w domu e, i które nie będą afektować naszego drogiego klienta. E, tak które nam pieniążki daje, ale spaszmy się na tych rzeczach. Po prostu spaszmy się, zaimplementujmy na przykład Enixa. Spróbujmy w jakiś sposób te biblioteki poukładać i zobaczmy, czy sens ma to, żeby było one bardzo małe, miały małą odpowiedzialność, czy sens ma to, żeby były większe, etc. pobawmy się z tym. Tak? Jakie są trade-offy? I na kanwie tego pójdźmy później do klienta i proponujmy rozwiązanie, które naprawdę wierzymy że jest najlepsze. A, i ostatnia rzecz, którą chciałbym powiedzieć przy tym moim długim monologu, to jest to, żeby mieć otwartą głowę i nie robić tylko i wyłącznie rzeczy, które umiemy, i nie forsować rzeczy, które tylko i wyłącznie umiemy, bo może się tak okazać, że tylko my je umiemy, my mamy doświadczenie i znowu w danym miejscu dla danego problemu to nie będzie najlepsze rozwiązanie. Bo to też często się spotykam. Co o tym myślisz, Marcin? Tak, jak najbardziej ja się tutaj zgadzam, bo tutaj też przy... Przeszliśmy przez bardzo wiele rzeczy już tam nawet o takich jakichś takich szczegółach różnych technicznych rzeczach zaczęliśmy tutaj, znaczy tutaj e, mówić, a jeszcze bym wrócił tutaj do samego e, początku tak, do tej roli, gdzie. Tak, tak, do tej roli, bo tak naprawdę front-end Architekt to zanim tam w ogóle będzie myślał o tym, jak to technicznie coś tam rozwiązać, w ogóle nie wiem, e, nie wiem, tam układać klocuszki sobie, weniksie czy coś, to przede wszystkim front-end Architekt rozmawia. To co powiedziałeś, zadaje pytania myśli, e, kombinuje, bo na podstawie tego będą podejmowane jakiekolwiek decyzje techniczne, tylko i wyłącznie. I takie rzeczy na przykład, co też wspomniałeś, budżet. Time to market. To są najbardziej kluczowe rzeczy, które muszą być od początku wiadome i klarownie rozpisane do projektu, bo od tego będzie później zależało, czy my będziemy chcieli, nie wiem, robić projekt, który będzie miał super dobre praktyki i różne założenia, czy nie, czy przeciwnie, bo to też nie jest powiedziane, że, yy, nie wiem, że nie możemy projektu w tym momencie, nie wiem, zacząć, który będzie tam, nie wiem, miał jakieś stare technologie. Yy, nie, nie jakieś super praktyki ale wiemy na przykład, nie wiem, że w dwa tygodnie to dowieziemy, bo tak musimy to dowieść prawda, bo nawet nie, nie tyle, że wiadomo, od nowa nie będziemy pisać w starych technologiach dwa tygodnie, ale może być tak, że no nie wiem dostaniemy stary projekt, który musimy jakoś reaktywować albo dodać jakąś funkcję i oczywiście, że, że najłatwiej to by było przepisać i, i, i kontynuować to w sposób idealny, ale no nie o to chodzi, bo możemy nie mieć takiego budżetu, a nasz time to market będzie maksimum na, maksimum na przykład 2-3 tygodnie Tutaj też już rekomendowałeś jakieś rzeczy. Ja bym bardziej tutaj rekomendował tak dwie rzeczy. Ja polecam bardzo książkę Simona Brauna, Software Architect. E, soft. E, jejku. Simon Brown, a książka się nazywa. Software Architecture for Developers. Tak, dokładnie pamiętam. Zawsze mam problemy z tytułami, z zapamiętywaniami i nazwiskami. A czy tutaj to dobrze, jest pamiętam, na tyle generyczny tytuł, że y, mi tylko tak, zapamiętać. Tak, no, a... po prostu wiesz, Software Architecture, tak, dokładnie, więc jesteś dokładnie. usprawiedliwiony. Tutaj jeszcze raz. Simon Brown, Software Architecture for Developers. Książka, bardzo szybko się czyta i bardzo fajnie podkreśla różne rzeczy. E, pisana dla backendowców, ale idealnie tutaj na świat frontendowy możemy sobie ją e, powiedzmy tak transpilować. I, i, i adresować różne problemy, idealnie się sprawdzi oraz polecam także na YouTubie moją prezentację, która się nazywa Drivery Architektoniczne, czy tam możecie na YouTubie wpisać Marcin Milewicz, Drivery Architektoniczne. O wszystkim tym mówię, o całej tej pracy Frontend Architekta yy, na przykładach, na, przyku, na realnych przykładach, które, które miałem i, i co tam o czym trzeba pamiętać i tam Dokładnie to jest wszystko uszczegółowione, więc nawet teraz nie, no nie będziemy tutaj tego wszystkiego wymieniać, bo nie ma sensu, bo już to kiedyś tam e, powiedziałem. Ale tak, to jest właśnie ta praca też, co powiedziałeś Szymon, to jest bardzo ważne, co powiedziałeś. Frontend Architekt to nie jest tak, że Frontend Architekt musi umieć wszystko. Frontend Architekt nie musi być ekspertem w czterech frameworkach javascriptowych. Ale ważne, żeby na przykład kojarzył te 4-5 frameworków. Otóż to. I wiedział, jakie mają plusy, jakie mają minusy. Nie wiem, widział je na oczy. W domu powie... nie musi być ekspertem, nie musi super umieć tego wszystkiego. No ale dobrze by było, gdyby sobie, nie wiem. Chociaż miał styczność, styczność z tym w domu, gdzie sobie mógł sprawdzić, poczytać, wypróbować, czy rzeczywiście to zadziała posłuchać o tym, żeby móc proponować, bo teraz tak, frontend architekt, bo to musimy sobie powiedzieć, nie zawsze jest osobą, która wejdzie do składu deweloperskiego. Często to będzie osoba, która wejdzie, podejmie jakieś decyzje, weźmie na siebie odpowiedzialność i wyjdzie. I zostawi te wszystkie rzeczy e, timowi deweloperskiemu do zrobienia. Wrzuci Ale granat za, i, i ucieka. Tak, rzuci granat i ucieka. To właśnie... Tutaj, tutaj trzeba pamiętać, że to też nie jest tak do końca, bo to właśnie ten fronty architekt weźmie, weźmie odpowiedzialność za te swoje decyzje. Decyzje oczywiście będą mogły się później zmienić, bo to jest normalne, że w architekturze każdej się wszystko zmienia i te decyzje podjęte na początku może się okazać, że nie są, że, że trzeba coś tam będzie później zmienić, że nie będą uniwersalne w czasie, ale nie będzie front-end architekt nie zawsze będzie, bo czasem może tak być, że będzie. Taka osoba będzie pełniła fum, rolę front-end architekta, ale będzie też w tym deweloperskim. To też, też może tak być. Ale nieraz tak nie będzie i to nie musi być osoba, nie wiem, która biegle na przykład potrafi, nie wiem, w Angularze pisać, tak? Ale może podjąć taką decyzję, że w tym projekcie Angular będzie idealny i że tak ten projekt robimy w Angularze. A sam nie musi być ekspertem. I to jest jak najbardziej, jak najbardziej ok, bo bardziej chodzi o taki ogląd z góry, żeby wiedzieć, co się sprawdzi najlepiej, a nie jak to już później wykonać odnośnie takich szczegółów implementacyjnych, prawda? Także tutaj to, co jeszcze tutaj. A ja, a, ja o, uh -huh. a ja ci A ja, ci, jeżeli ci nie przerwałem myśli, to ci zadam pytanie. Takie, które uh -huh. myślę, że dużo osób, które chcą mieć uh -huh. tą rolę, sobie będzie zadawać. A czy frontendowy architekt, w ogóle czy architekt, musi programować? Uh -huh nie wiem jak to, jak, jak ludzie by odpowiedzieli, ja uważam, że musi musi być w tym a ja ci dam, dobry, dobry bo... A ja ci dam jeszcze background tego pytania no bo popatrzmy sobie na to weźmy z podwórka, które jest nam, że tak powiem organoleptycznie znane, a, mianowic a mianowicie budownictwo czyli mamy architekta mhm. który to mhm. konstruuje w sensie, no, archi no konstruuje tak? projektuje, a później mamy wykonawców, a on tam ani jednej cegiełki nie włoży Dlaczego taki model w programowaniu by miał nie działać? Tak zastanawiam się, jak tutaj jakby na, to, jakby na to odpowiedzieć, dlaczego? Myślę, że myślę, że to nawet nie chodzi o wkładanie tutaj cegiełek, tylko o coś więcej. Tak, na przykład, jeśli taki architekt miałby zaprojektować plan budynku, to tak czy siak, on musi mieć na przykład świadomość od tego. Jak policzyć jakieś belki, jakie mają, żeby nagle wszystko się nie zawaliło? Podobnie jest z programowaniem, on musi być świadomy, co można, a czego nie można, a czego nie można robić, żeby na przykład schallendować różne wymagania prawdopodobnie, gdyby nie musiał i nie wiedział, jak programować, to nie wiem, mógłby się nazywać analitykiem biznesowym, tak? Określałby różne wymagania i tyle, i, i róbcie. Ale właśnie to ta rola, w tej roli o to chodzi, że ma challenge'ować różne wymagania i, yy, i też... Yy, Wyłuskiwać wymagania, podobnie jak analityk, tak? Ale wyłuskiwać pod kątem technicznym. I tutaj dla mnie bez dwóch zdań to musi być osoba, która umie programować, która bardzo dobrze umie programować, plus, tak jak już wcześniej mówiłem, zna technologię, zna bardzo różne technologie i jest w stanie odnaleźć się w całym przekroju, przekroju technologicznym. To nie może być osoba, która, nie wiem, wyjdzie i powie, "OK, tutaj stosujemy wszędzie, nie wiem, Reacta, bo, bo, bo React w tym momencie jest najlepszy i stosujemy. Nie, bo to nie jest prawda, bo wszystko jest najlepsze w, w w, w, wtedy, kiedy mamy już cały zbiór driverów architektonicznych i wtedy możemy na końcu... Wyliczyć, nawet można powiedzieć, tak? tak Wyliczyć, bo duże rzeczy tutaj może być kwantyfikowane. Możemy wyliczyć, co będzie dla nas najlepsze. I, e, i czasem może się okazać, że to nie wiem, te, te paskudne jQuery może być najlepsze. Tak. JQuery ostatnio jakiś release wypuściło. Tak w ogóle, więc o, wiecie, to nie, to nie umiera, żeby nie było. Ja zadałem Nie, to no nie umiera. Najwięcej kodu jest napisanego, najwięcej kodu JavaScriptowego na świecie jest napisanego w jQuery obecnie, ciągle. Na no, co jest szykiwane też, wiecie, w backendowych rozwiązaniach, czy tam serwer-sideowych, które sobie tworzą? No, j, 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 jQuery, jQuery, tak? Łatwo, prosto i mówię, gdzieś tam ostatnio nawet mi się rzuciło, że nowy release poszedł. Nie patrzyłem, co. Może, może trzeba. Ale ja, Marcin, zadałem to pytanie z tym architektem, żeby nie było. Ja nie uważam, że to powinno być rozłączne, wręcz przeciwnie, mam takie samo podejście, a mianowicie nie wyobrażam sobie, żeby można było zapro zaproponować optymalne rozwiązanie, będąc naprawdę daleko od programowania, a wręcz przeciwnie, tak patrząc na przykłady osób, które znam, były w programowaniu. I już odeszły na poczet innych stanowisk, innych odpowiedzialności, to ta umiejętność właśnie proponowania rozwiązań architektonicznych po prostu spada w czasie. Nie będąc po prostu aktywnie nie implementując oprogramowania. Takie jest moje zdanie. W ogóle też podlinkuję do. Podlinkujmy proszę do tego naszego. Podcastu link, bo znalazłem inaczej. Kumpel mi to podesłał. Taką opis osoby, znaczy jakiś blog zamieszczony na temat tego, kto to, jest front, kto to jest architekt w ogóle oprogramowania. I tam w bardzo negatywnej narracji jest przedstawione, że taka osoba w ogóle nie powinna funkcjonować, że ona jest oderwana od rzeczywistości, etc., etc. Warto poczytać. Ja myślę, że w tym artykule problem jest z czymś innym. A mianowicie, tam jest przedstawiona persona, która ma za duże ego i do tego to wszystko jest sprowadzone, ale też podlinkuję, bo daje do myślenia. Ja sobie siadłem, przeczytałem i zacząłem się zastanawiać, tak? Czy właśnie ten frontend architekt to naprawdę jest ktoś, kto, kto musi być, tak? Ale wracając, myślę, że tutaj to, żeby być przy kodzie, jest bardzo istotne i z mojego doświadczenia, tak jak znowu, rozmawialiśmy o switchach technologicznych. Ja zrobiłem też taki switch, gdzie przeszedłem z, no, no z, innych, z innej domeny do, do, do innej, to naprawdę, żeby proponować optymalne rozwiązania, ja musiałem odrobić lekcje, zadanie domowe, czyli takie basics do tego, jak e, działa ta technologia i ta domena, do której idę. Bez tego ja nie byłbym w stanie zaproponować rozwiązań, bo to, co bym proponował, bazowałoby na tym, co umiałem, a to nie byłoby najlepsze w tym świecie. Co tu ukrywać? Angular jest frameworkiem, który różni się i to bardzo od wszystkich innych frameworków, które mamy na rynku. On się bardzo różni i rzeczy, które wydawały mi się w Angularze, już specyficznie mówiąc, super, rewelacyjne, i uwierzcie mi, bardzo chciałem je forsować w świecie Next.js/React. Ja zrozumiałem, że tam one nie mają miejsca, w sensie nie miałoby to sensu. Nie miałoby to sensu w kontekście utrzymaniowym, nie miałoby to sensu w kontekście tego jak sam React działa i funkcjonuje i nie miałoby to sensu w kontekście community, prawda, które gdzieś tam funkcjonuje i działa. Marcin czy Oczywiście, tutaj też ja tutaj, no tutaj jeszcze nawiążę dokładnie. To jest to, że też front architect powinien znać te różne frameworki pod kątem tych różnic, żeby być chociażby na przykład tego świadomy, że to, co powiedziałeś, wszystko, większość tych frameworków jest bardzo swoich, specyficznych i dane rozwiązania w jednym nie będą przenoszone na. Na inne, prawda? I nie będą, nie będą dobre. Czyli na przykład też to jest istotne w kontekście podejmowania jakichś takich decyzji. Nie wiem, że e, uwspólniamy coś i nie wiem, e, robimy tutaj. E, nie wiem, we frameworku trzecim jakąś bibliotekę komponentów i wykorzystamy ją i tu, i tutaj, nie? No, no nie, no nie ma to sensu, tak? Ale żeby wiedzieć, że o to nie ma sensu, to trzeba dokładnie wiedzieć, jak te trzy wszystkie frameworki działają, tak? Oraz mieć tam jakieś podstawy bardziej takie, yy, który, yy, na przykład podstawy takie techniczne, żeby być w stanie szybko zrobić poc żeby nie było to tak, że my potrzebujemy coś sprawdzić i e, musimy się wdrożyć w technologię i nam to zajmuje nie wiadomo ile czasu, tylko po prostu, tak, czegoś nie znamy, cyk, musimy potrafić szybko biegle wdrożyć POC-a, sprawdzić, zobaczyć, to to, 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 to działa. Przede wszystkim wiedzieć co sprawdzić, e, wiedzieć co sprawdzić, czyli zadać właściwe pytania sobie, zadać właści postawić jakąś właściwą hipotezę czy tezę. Być po prostu takim, nie wiem, badaczem, tak? który, który szybko jest w stanie coś tak, no, coś postawić, postawić, postawić pytanie, tezę, hipotezę, przetestować, sprawdzić i wysunąć jakieś wnioski na, na tej podstawie. Czyli to... tutaj jak najbardziej, dla mnie podsumowując, no, musi to być osoba techniczna. Ale i to tak bardzo mocna techniczna, i e, ja też często, no nie ukrywając, każdy dobry frontend architekt, którego znam, jest osobą mega dobrą technicznie, i tutaj nie ma opcji, że może być to inaczej. Nie ma czegoś takiego, nie wiem, że ktoś e, jest jakimś tam, e, nie wiem, mid-developerem, czy tam jakimś takim, nie wiem, e, początkującym seniorem, niezbyt jeszcze takim, nie wiem, rozwiniętym, ambitnym i on sobie pomyśli, a nie chcę mi się już tutaj klepać tego wszystkiego, zostanę architektem. Może być trudno. Może być tutaj trudno, bo jest po prostu tyle różnych aspektów i to też nie jest rola według mnie, którą, którą nie wiem, chcemy, chcemy zostać i zostajemy, przynajmniej ja tak nigdy się nie spotkałem z czymś takim, tylko raczej rola, do której wchodzimy, bo bo się nadajemy, bo ktoś nas chce tam, bo większość osób się nie nadaje, a, a my jakoś się nadajemy, więc chcą nas w takich rolach. Wchodzimy, sprawdzamy się w tej roli, kontynuujemy i, no i nagle nazywają nas frontend architektami. Raczej w tą stronę tutaj bym powiedział. Organicznie powstająca, prawda? Jakoś zazwyczaj Dokładnie. to było w ten sposób, że mm, tak jak powiedziałeś, ta osoba sama, bierze te rzeczy, które właśnie frontend end architekt z naszej perspektywy tak powinien umieć i to klient zauważa. I to jakby, tak jak mówię, organicznie samo ten tytuł zostaje przydzielony i później możemy sobie oficjalnie te tytuły dawać. Oczywiście jestem w stanie sobie wyobrazić inny scenariusz, ale to są gdzieś doświadczenia, które my mamy. To, co zacząłeś, to, co mówiłeś, to też, że Właśnie detektyw, że, że musimy rozeznać, yy, zadawać pytania, i tego typu rzeczy. Od razu mi się pojawił przykład w głowie Microfrontends, tak, czyli tego bazworca, który funkcjonował w pewnym momencie bardzo mocno. Yy, I jak na początku o Microfrontends rozmawialiśmy, to tam pojawiały się też podejścia, że to jest super. Podejście, gdzie możemy mieć teamy z różnych frameworków, Angular, React, Vue, etc. i budujmy Microfrontends i niezależnie i, i w ogóle. I to jest panaceum na to wszystko. No a okazało się, że no nie za bardzo. Co nie? Że jakby już w tym momencie ta nasza dojrzałość, jeżeli chodzi o Microfrontends jest wyższa, większa i no mamy świadomość, że no mieszanie frameworków ni, nie, nie jesteśmy w stanie. Znaczy inaczej, to znowu ma o wiele więcej minusów, Jestem w stanie sobie wyobrazić znowu sytuację, gdzie może faktycznie coś takiego by miało miejsce, ale to nasze entuzjastyczne podejście, je, yeah, hip hip, hura, teraz nie musimy się uczyć, każdy będzie miał swoje frameworki, no nie. No nie, to wiąże się tak, ze swoimi no, minusami, zawsze, co nie? Zawsze mieszanie frameworków przychodzi z jakimś kosztem i to jest kwestia takiego pytania na koniec dnia, czy te koszty będą, e, będą mniejsze niż e, zysk. I to też jest rola frontend architekta, żeby umieć skwantyfikować sobie ten taki mitycz, te mityczne koszty wprowadzenia czegoś i, te, i policzyć te mi, mi, mityczne e, zyski e, przy wprowadzeniu czegoś i żeby na, koń, na końcu dać odpowiedź. Tak, nam się to opłaca, a nie żeby się okazało, na przykład po dwóch latach to się nie opłacało i trzeba orać od nowa, od nowa projekt. Dokładnie, ale właśnie to jest to, że ja chciałem ten fakt wyartykułować, że na początku my myśleliśmy, że naprawdę, my myśleliśmy, mówię o community frontendowym, że, że naprawdę MicroFrontend daje nam możliwość tego mieszania frameworków, zachwysnęliśmy się tym, a później feedback z community szedł taki: no, no nie, no, no nie działa, no, no nie za bardzo. Kolejny przykład. Dokładnie. Ja ale nie? jeszcze ja bym tutaj Dawaj. jeszcze podrążył. Właśnie, bo dlaczego najczęściej to nie działało? Nie działało to nie dlatego, że były techniczne problemy. Bo te techniczne problemy były, ale je można było sobie rozwiązać technicznie. Techniczne rzeczy zazwyczaj się rozwiązują no jakoś jakoś zawsze Prosto się, się rozwiązuje. to rozwiązuje. Ale tak, po prostu. Ale w mieszaniu technologii są problemy biznesowe, problemy z e, Ko kooperacją, koordynacją e, zespołów, e, z zatrudnianiem później ludzi, bo oczywiście w idealnym świecie to wszystko jest takie autonomiczne i każdy ma swoją technologię, ale w, i, i nie wiem, mamy w projekcie parę zespołów, każdy w innej technologii, ok, dobudowujemy, ale projekt idzie w głęboki maintenance, już nie ma pieniędzy na zatrudnianie kilku zespołów, tylko jest, jest pie są pieniądze na zatrudnienie e, paru albo jednej osoby, która będzie to utrzymywała w takim już głębokim maintenance'ie. I teraz tak, trzeba znaleźć taką osobę, która będzie biegła we wszystkich tych technologiach. I często się to okazywało, nie że niemożliwe, ale po prostu trudne i o wiele bardziej kosztowne. Więc, Oczywiście. E, więc tutaj, był, tutaj poszła informacja zwrotna najczęściej właśnie ze strony biznesowej. Okej. Okay. To miało być takie autonomiczne, ale nie, ale nie zawsze się sprawdzało. I tutaj chciałbym teraz w sumie to jest tym przykładem, przejść tak do takiego drugiego aspektu roli Frontend Architekta. Już powiedzmy teraz nie wiem, nie pomijając, ale odchodząc od tych tutaj umiejętności, szeregu umiejętności technicznych, przejść na umiejętności bardziej takie miękkie analityczne, decyzyjne, czyli tutaj cała kwestia tego, jak formułować odpowiednie pytania, jak podejmować decyzje, jak rozmawiać, bo to jest to są, to jest szereg umiejętności, umiejętności konsultanckich i yy, te umiejętności głównie wyróżniają frontend architektów, bo umówmy się, często pracujemy z wieloma osobami, które są bardzo dobre technicznie i mogłyby tutaj w wielu kwestiach... Yy, Spokojnie radzić sobie w takiej procy, pracy frontend architekta, ale nie radzą sobie, bo nie potrafią połączyć umiejętności technicznych z umiejętnościami miękkimi oraz stricte takimi analitycznymi i stricte e, nie wiem, komun, też komunikacyjnymi, żeby potrafić proponować rozwiązania. E, proponować, um, odrzucać rozwiązania, negocjować rozwiązania. To jest też myślę, że e, to jest też myślę, że istotna e, kwestia, to też taki przykład, który też w prezentacji tej, której polecałem drivery architektoniczne podaje, że e, też taki front architekt nie powinien rozmawiać priorytetami, tylko alternatywami, bo rozmowa priorytetami jest wtedy, kiedy się pytamy kogoś co ma dla, czy to ma dla Ciebie duży priorytet, bo na koniec dnia wychodzi, że dla klienta nagle się okaże, że wszystko ma najwyższy priorytet, a my zostajemy z informacją, że wszystko ma największy priorytet. I, i, i tu możemy się zawsze śmiać i często dochodzi do takiej sytuacji. O mamy miesiąc myśli, o, implementacji. Ma najwyższy priorytet, no tak, tak. No ale to jest zła praca frontend architekta, czy architekta, bo nie rozmawia się priorytetami, tylko rozmawia się alternatywami, czyli się przedstawia parę alternatyw, czyli robimy rozwiązanie A, które kosztuje taką cenę, ma takie plusy, takie minusy, robimy rozwiązanie B, które jest tańsze, ale ma więcej minusów, czy rozwiązanie C, które nie ma minusów, ale jest, ale jest trzy razy droższe niż, niż rozwiązanie A. I w tym momencie klient sobie wybiera wybiera, co dla niego tak naprawdę jest istotne. I to są takie niuanse, ale takich niuansów jest pełno. Jest pełno niuansów, takich komunikacyjnych, tutaj, czy jak formułować, jak formułować pytania, jak formułować odpowiedzi nawet, żeby móc się dogadać na tej linii deweloper i biznes. I to też jest jak naj. praca front-end architekta. Ja jeszcze wrócę do tego, co rozmawialiśmy, a mianowicie to, co powiedziałeś, mhm. że to, co poruszyłem, mikrofrontendy, tutaj chciałem dodać. Diabeł tkwi w szczegółach właśnie. To jest to, żeby się sparzyć, do, tego, do czego na początku też zachęcałem. Jeszcze kolejny przykład, GraphQL. Też myślę, że była taka mocna... Przepraszam, że tak cofam temat, ale, ale ta myśl mhm. by mi uciekła. Zaraz będę kontynuował to, co poruszyłeś. GraphQL też rzecz, która technologia, która na początku była przedstawiana jako, że zastąpi kruda i tą komunikację, znowu nie. Nie, to tak nie jest, to tak nie funkcjonuje. To też y, y, trzeba naprawdę mocno przemyśleć, czy, czy ta implementacja za pomocą GraphQL jest dobra. Chyba dzisiaj nawet na LinkedInie mi się pojawił post jakiegoś dewelopera, chyba wysoko postawionego w u który napisał, że już tak chętnie nie będą brali. Chyba, czytałem czytałem ty, ten post. A ja, czytałem, czytałem, przez post to, a ja okay, czytałem przez to, że okay, ty to zalajkowałeś. A ja czytałem przez to, że ty to zalajkowałeś, dokładnie, więc to też tak, jest bardzo tak, fajna perspektywa, co nie? Przeczytaj i wiesz. I to fajne, bo Security pokazał właśnie overhelming dokładnie. i tego typu rzeczy. Więc znowu, wracając, diabeł tkwi w szczegółach. Spaszmy się, a najlepiej uczmy się jeszcze od innych, którzy naprawdę e, w danym temacie siedzieli. Ale wracając do właśnie soft skili i do tych aspektów, które ty, Marcin, poruszyłeś. No, przykład, przykład z życia wzięty, a mianowicie nie, nie mogę powiedzieć, co jest oczywiste, w jakim projekcie i gdzie, ale mm, uczestniczyłem w migracji do y, nowszego rozwiązania, czy znaczy nowszego, no po prostu migracji, jakby nie, nazwiema, nie nazywajmy nowsze, starsze, cokolwiek, danego oprogramowania i Jeden z takich feedbacków, który w trakcie tej migracji uzyskaliśmy, było to, że z waszym zespołem my w końcu rozmawiamy, Wy nas słuchacie, wy pytacie, reagujecie na nasz feedback. Jesteśmy zachwyceni. Oni nawet tutaj nawet nie chodziło w żaden sposób o techniczne rzeczy, jak to zostało zaimplementowane. Moglibyśmy zrobić to jQuery, ale oni byli zachwyceni i po prostu chcieli dalej kontynuować i realizować tą pracę, ponieważ mieli tą wartość, że my ich słuchaliśmy. Po prostu. Tak niewiele, a tak dużo dla nich znaczący element. My się pytaliśmy, no dobrze, a jak to wygląda z tym teamem, z którym teraz pracujecie? No, przez dzirę musimy tam zadanie zrobić, coś tam, coś tam, później odpiszą coś tam, my nie rozumiemy. Oczywiście uwypuklam, tak, żeby nie było, ale. My tutaj wzięliśmy, zadawaliśmy, tworzyliśmy sesję, prosiliśmy o to, że słuchajcie, weźmy designerów na spotkania, weźmy content editorów, weźmy innych stakeholderów, którzy nam dają dane na te spotkania. Dlaczego my się wszyscy nie spotkamy, tak? Bo techniczne są przeszkody, tak? Bo my jesteśmy w Teamsach, a oni są w Slacku? No to dobra, no to weźmy w takim razie Zooma, tak? I się zdzwonimy. Naprawdę, czasami są tego typu problemy, że ktoś powie, no o, tamten zespół nie ma Teamsów. No okej, okay. no dobra, no ale to wiecie, to się nie poddajemy, co nie? I to też są aspekty, które naprawdę ja głęboko wierzę, że frontend architekt w ogóle architekt powinien mieć, tak? No dobrze, no nie mają Teamów, ale to się zwolnijmy w inny sposób, tak? I zróbmy refinement razem, żebyśmy razem siebie usłyszeli, żebyśmy razem sztlęgnowali te rzeczy i żebyśmy mogli je zaimplementować. To bycie partnerem to jest naprawdę bardzo istotne i to jest win-win dla każdego. Ja też z życia wzięty przykład, gdzie to co mówiłeś fajnie to nazwałeś czyli nie rozmawiać priorytetami, a alternatywami. Czyli zmierzamy do tego, że pierwsza rzecz to to, że klient nam powie, że coś potrzebuje, tak? My nawet nie zadamy mu pytania typu czy to na pewno ma sens, czy sobie zdaje sprawę z utrzymania, z kosztów utrzymania, tak? No bo Znowu, klient, jeżeli nie jest techniczny, no to nie będzie miał świadomości kosztów i później, z czym to może się. Z czym, to, z czym ma się liczyć, czyli jakie koszty będą też naprawy tego, etc. I nasza pierwsza, myślę, narracja w takiej sytuacji jest to, my to zrobimy. No przecież ja nie zrobię, tak? Jako deweloper ja nie zrobię. Zrobię bardzo skomplikowany system, który będzie bardzo ciężko utrzymywać, i później powiem, ale kliencie, ty to chciałeś. Tylko to nie jest najlepsze rozwiązanie. Najlepsze rozwiązanie to jest to, to co Ty powiedziałeś. Drogi kliencie, my to zrobimy. To będziecie kosztować tyle, ale jest alternatywa 10 razy tańsza, która będzie wyglądała tak. I nie chcę procentami rzucać, bo to oczywiście hmm. będzie wzięte z przysłowiowej czapy, ale w większości przypadków klient, Zawsze wybiera tańsze rozwiązanie i jest turbo zadowolony, że mu to zostało przedstawione. Jeżeli też się jest w fazie przed na przykład releasem, to takie podejście MVP, to naprawdę uważam, że jest coś, co powinniśmy sobie bardzo mocno też wbić w głowę. Czyli wszystko praktycznie. Wiecie, mamy jakiś sztywny deadline, tak? Już do jakichś takich konkretów to sprowadźmy sztywny deadline i wszystko, co jest niepotrzebne, tylko to trzeba mieć świadomość, co jest niepotrzebne, tak, eee, wywalamy. To jest bardzo duża wartość też dla tak, klienta, jeżeli mamy sztywne deadline, to jest jedna ze składowych. I znowu, bez umiejętności miękkich, my nie jesteśmy w stanie tego przeprocesować w tak efektywny sposób. Nawet bym nazwał zwinny, tak, tutaj super by mogłoby się to nadawać, prawda? I chyba tutaj bym postawił kropkę w mojej wypowiedzi, jeżeli chodzi o umiejętności miękkie marcina. Tak, czyli podsumowując frontend architekt musi rozmawiać, musi oprócz tych zdobywania coraz Lepszych takich umiejętności technicznych, umiejętności analitycznych, umiejętności projektowania rozwiązań w takim ujęciu bardziej holistycznym, niż tylko frontend, niż tylko stricte programowanie danego frameworku. Także musi się rozwijać tutaj komunikacyjnie miękko, umieć po prostu rozmawiać. A powiedz mi, Szymon, tak. Jak według Ciebie yy, wygląda tutaj ta relacja albo różnica yy, pomiędzy frontend end Techlidem? Ok, bo skoro mamy ogarniętego frontend Techlida, to po co nam frontend architekt? Hm. Dobre pytanie, dobre pytanie. Wiecie, tutaj też kwestia jest tego typu, że te labelki to są bardzo specyficzne dla firm, ale. To, co ja uważam i bazując na doświadczeniu, które w trakcie jakichś matryc odpowiedzialności tworzyliśmy, to w prosty sposób odpowiedziałbym tak, że TechLit jest wykonawcą. Jeżeli byśmy dali to znowu, dali tutaj analogię do budownictwa, to TechLit to jest. Czekaj, bo ja nie wiem, czy teraz jakiś osoba z budownictwa mnie tutaj nie wychłosta za to, że jakąś głupotę powiem. Jakiś no, kierownik budowy, tak? Co, co, coś w tym stylu. Tak wychodzi, tak wychodzi. Też bym tak powiedział. Dokładnie, a, a, nie, a nie architekt tego całego budynku. Więc to jest ta analogia, którą mam z tyłu głowy. TechLit będzie właśnie to realizował, też będzie challenge'ował. Czyli jeżeli zobaczy, oho, oh, oh, to to taka głupotka trochę od strony tego architekta wyszła, prawda? No bo implementujemy, a to bez sensu jest tym wszystkim, no to będzie dawał ten feedback. Ale na samym końcu podstawą jest to, że on będzie odpowiedzialny za wdrożenie tego, prawda? W sposób optymalny. I tutaj jeżeli, wiecie, no frontend architekt też nie daje narzuconych często rozwiązań. Czyli co, no załóżmy, że frontend architekt zadecyduje, że no to tutaj nadawać się będą, dobra, przyczepmy się, mikrofrontendy. No to jestem sobie w stanie wyobrazić, że wtedy TechLit powinien zadecydować, czy dobra, to czy pójdziemy w moduł federation, czy pójdziemy w... E, co tam jeszcze jest? Już oprócz modułu federation to nic nie Wuzo. pamiętam. No ale o, po, po stronie client-side chciałem wymienić. A tak w ogóle to zachęcam do posłuchania o Microfrontense. Mamy trzy odcinki bardzo ciekawe. Sam lubię sobie odświeżyć w sensie tą wiedzę, co tam przekazaliśmy, naprawdę wartościowe. Ale wiesz, do czego Marcin zmierzam, prawda? Mhm. Że wtedy Lead mhm. i tak musi podjąć decyzję w obszarze jakiejś podjętej szerszej decyzji, tak? Jak to zaimplementować. Co jeszcze? Na przykład, znowu, żeby przykłady, bo to jest najlepsze. Nie wiem, dla mnie Lead zazwyczaj tak pracuje razem w teamie, pracuje w zespole, pracuje nad tym, jak dane rozwiązanie będzie implementowane przez ludzi, przez ludzi w sensie tego, żeby dopilnować, żeby też, żeby ci ludzie dowieźli to, co mają dowie, dowieść. No i oczywiście, ale też, jeżeli nie ma takiego fronty architekta, no to wszystkie obowiązki fronty architekta, wydaje mi się, że to są obowiązki takiego e, tedy tech leada. natomiast jeżeli jest taki front-end architekt, no, no to nowy front-end architekt się tutaj nie, e, nie interesuje tym, jak są zespoły zbudowane, ile tych deweloperów będzie, jak oni sobie podzielą, co zrobią najpierw, co zrobią potem, e, jak to wszystko będzie dowiezione e, w sprintach, jak e, e, jedynie co pilnuje, no to żeby powiedzmy ta cała koncepcja miała ręce i nogi. I powiedzmy, została i została zaimplementowana. Owszem, na przykład ten przykład z modułu Federation, to też może być tak, że frontend architect, ok, już sam podejmie decyzję, że tylko pasuje ten moduł Federation, ale część to będzie też właśnie tej alternatywy, że może pokazać parę alternatyw i to nie klient musi może wybierać, tylko TechLit, bo TechLit też w tym momencie będzie stakeholderem projektu. I będzie uczestniczył w tych. Wszyscy co podejmują decyzję i uczestniczą, są de facto stakeholderami w takim ujęciu. To nie są tylko klienci, ani osoby, które płacą, bo to też jest tak często mylone. Ale tutaj też będzie techlit, bo jest przy tym, przy tym całym ujęciu yy, i pro, yy, wytwarzania tego oprogramowania frontendu. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Myślę, Marcin, czy chcielibyśmy jeszcze porozmawiać o jakiś case study z naszego życia, jeżeli chodzi Wiesz o. Jest co. Ja myślę, że już dzisiaj troszeczkę dużo powiedzieliśmy i będziemy kontynuować. Możemy i możemy kontynuować w kolejnym. Ja myślę, że tutaj dużo jest jeszcze takich rzeczy, które możemy zaadresować. A może pojawią się jakieś pytania od naszych słuchaczy, konkretnych w, konkre w kontekście pracy front-end architekta. Więc też namawiam, żeby napisać je na, na Discordzie czy znaleźć na LinkedInie i zadać. I możemy się umówić, że nagramy do tego drugą część i tam odpowiemy na takie wszelkie pytania. Ale także w tej drugiej części możemy też przedstawić nie wiem, jakby taką matrycę też umiejętności, na, czy może nie umiejętności, ale aspektów, na co trzeba zwracać uwagę, bo powiedzieliśmy sobie, ok, microfrontend, tak, takich technicznych Super. powiedzmy, ok, bo wiadomo co, że musi też taki frontend architekt ogarniać chmurę, ale co to znaczy ogarniać chmurę? Dokładnie. Co, co, do jak, w jakim poziomie szczegółowości albo w jakim poziomie szczegółowości frameworków? I myślę, że to będzie dobry, tutaj dzisiaj zamkniemy taką rozmowę, bo już wiemy, po co jest ta rola, i do czego służy? A w kolejnej części możemy już uszczegółowić, czyli to jak wykonywać to rolę. Pięknie, ja jestem jak najbardziej za. No to co? Super. Bardzo Wam dziękujemy, to dziękujemy bardzo. Za ja Tobie dziękuję. Też Szymon za ciekawą rozmowę. Dziękuję też słuchaczom za wysłuchanie i tak. widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że za miesiąc im Marcin, wyszła nam ta konwencja przy kawce rozmowa. Mi się podobało. Super wyszło. Trzymajcie Super się wyszło, cześć. Dlatego dalej to kontynuujemy. Cześć.